Panie skarbniku, może ja od razu drugie pytanie. Bardzo proszę, panie Rosław. Mówił o obligacjach, czyli te obligacje już otrzymaliśmy w kwocie 6 milionów, tak? Obligacje komunalne, czy otrzymaliśmy, bo to jest kredyt, w formie kredytu i z tych obligacji teraz dajemy na oświatę, tak, pieniądze. Ale otrzymaliśmy te obligacje? I jeszcze jedno pytanie, jeżeli otrzymaliśmy te obligacje, pierwsza rata odsetek tych obligacji 465 tysięcy, kiedy będzie spłacana? Bo na pewno to jest już powiedziane, kiedy mamy spłacić pierwszą ratę. Bardzo proszę, pan skarbnik, co? Szanowni Państwo, obligacje są takim instrumentem, że my uzyskaliśmy, jakby inaczej mówiąc, przydział, tak? Jeszcze one nie są uruchomione, natomiast też również decyzja jest RIO, że do konstrukcji budżetu mogłem wprowadzić jako po przychodach, jak i również ewentualnie po rozchodach, te obligacje. Natomiast tak jak w lipcu była sesja, zresztą dwa razy i tak po dyskusjach i rozmowach z Regionalną Izbą Rachunkową, Regionalna Izba Rachunkowa, pomimo zgodnie z ustawą, że te obligacje mogłyby być na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, po prostu się nie zgodziła, nie zaakceptowała. Musieliśmy to zrobić zmianę i jedynie te obligacje mają być przeznaczone jako źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Natomiast na dzień dzisiejszy powiem, że jeszcze licznik nie bije odsetek. Pomimo, że z nich możemy, jakby w strukturze bilansu mamy w budżecie, natomiast ten licznik, taka jest możliwość, że nie bije. Dopiero jak będzie możliwość, załóżmy na koniec już roku, żeby mieć, bo my musimy zrobić w ten sposób, tak zwany cash flow, tak? Czyli przepływ pieniądza w gotówce bądź na rachunkach bankowych i przepływ rachunek zysków i strat, to czyli ujmowanie pieniędzy zapisem księgowym. To są dwie różne rzeczy. I tu budżet jest ujmowany pieniądz zapisem księgowym, natomiast gotówka nam będzie potrzebna ewentualnie na pokrycie zobowiązań faktur, tak? Na tą chwilę jest polityka tak prowadzona, finansowa, żebyśmy dodatkowych kosztów budżet nie miał obciążenia. To jest jedna rzecz. Natomiast pierwsza rata to będzie w 2024 roku. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Rosław Oczycki. No właśnie o to mi chodziło, panie skarbniku, że pierwszą ratę 465 tysięcy zapłacimy w 2024. Pan się orientuje, czy to będzie pierwszy kwartał, pierwsze półrocze, czy, bo bank na pewno przy podpisywaniu umowy powiedział panu, że spodziewamy się wtedy i wtedy odsetek płatność. Bardzo proszę, pan skarbnik, odpowiedź. Umowa fizycznie, szanowni państwo, jeszcze jest niepodpisana. Mamy przyrzeczenie. Dopiero będziemy, tutaj jest na posiedzeniu zarządu, była uchwała. No bo właśnie ten instrument taki jest. To nie jest, że idziemy po pożyczkę do banku, podpisujemy, bierzemy gotówkę na przykład albo tak dalej. To są obligacje komunalne, to czyli w tym momencie my decydujemy, kiedy emitujemy środki i za emisję tych środków dostajemy przelew na konto. I to są dwie różne rzeczy, czyli zapis, rachunek zysków i strat, zapis cash flow, czyli przepływ pieniądza praktycznie przez rachunek, można powiedzieć tak, przez kieszeń, tak? To czyli przepływ gotówkowy, ale że się to akurat taki jest jeszcze stary nazewnictwo, bo teraz się nie robi przepływów gotówkowych, ale to jest przez rachunek bankowy. Natomiast kwestia środków, rachunek zysków i strat, to czyli w tym przypadku, załóżmy, w działalności pan sprzedał, usługę, zaksięgował to w przychodach, ale klient pan nie zapłacił, ale już podatek od tych czynności musi pan zapłacić. Bardzo proszę, panie Rosław Oczycki. Panie skarbniku, dla mnie to jest to naprawdę dziwna rzecz.
się w życiu nie spotkałem, z tym może to jest jakaś nowum, że umowa, jeśli chodzi o obligacje, nie jest podpisana, pan mówi, bo jeszcze nie jest podpisana. Jeszcze nie wiemy, czy dostaniemy te obligacje, czy mamy zapewnienie. To nie wiem. Mówi pan, że dostaniemy, ale umowa nie podpisana, a pan już z tych obligacji pieniądze sobie bierze do jakichś i inwestycji, i dochodów. No to znaczy się nie, może tak jest. Ja nie mówię, że nie, tylko że to jest tak dziwne. Zaraz, Janie. Już ja kończę. Dla mnie to jest tak dziwne, że tu się żongluje pieniędzmi już z obligacji, a my umowy nie mamy podpisanej. Pan sam powiedział, że na te dawniejsze zadłużenia nie możemy wykorzystać tych obligacji, tylko na inwestycje, które będziemy prowadzić, tak? Czyli nie mieliśmy pieniędzy notabene na inwestycje. Dziękuję.